Studio Polskiego Radia, a przed mikrofonem Piotr Gursztyn. Dzień dobry, a dzisiaj naszym gościem jest Józef Oleksy, były premier, były marszałek Sejmu, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry państwu. O, zafrasowana mina, bo czas trudnych wyborów na lewicy. Trzeba wybierać lojalność między jednego lidera, drugiego. Nie akceptuję takiego tworzenia sytuacji, w której normalni ludzie mają nagle dylemat lojalności. To, no mają chyba. To nie ta sprawa. To nie jest sprawa lojalności. To jest sprawa wyborów, metody dla tych, którzy chcą być w Parlamencie Europejskim. To jest na razie ta sprawa. I ponieważ jej ideą, i myślę ideą Aleksandra Kwaśniewskiego, a tak samo jak i SLD, jest, żeby w Europie po tych wyborach powstała dużo silniejsza grupa polskiej lewicy, bo to ma wpływ później na funkcjonowanie Unii i wpływ na działanie organów Unii, tam gdzie się będzie, no to jest to sprawa wspólna. Dlatego, że tu nie ma rozbieżności, że warto i trzeba budować warunki, żeby ten stan posiadania lewicy w instytucjach europejskich był znacząco lepszy. Natomiast odbyło się to trochę znienacka. Aleksander Kwaśniewski metodą wstrząsu przy okazji postawił od razu na ruch Palikota i demonstracyjnie wystąpił jakby jako promotor tego ruchu i zwrócił się do SLD o przystąpienie. To jest trochę inna formuła niż wynegocjowanie w rozmowach, w ustaleniach poglądów i celów, co mogło mieć miejsce, bo już Sojusz zwrócił się do Aleksandra Kwaśniewskiego i wszystkich innych, którzy są zainteresowani, żeby rozważyli kandydowanie z list SLD. To dotyczyło w pierwszej kolejności Aleksandra Kwaśniewskiego, więc w tym sensie jest tu kontrowersja, że w Sojuszu obudził się taki ruch tożsamości, dumy tożsamościowej, coś, czego nie widziałem dotąd, tak w takiej sile. Duma to zdrowe uczucie. Zdrowe pod warunkiem, że ma bazę silną dokonań i wieloletnich dowodów, że jest to drużyna zwarta, zgrana. Sojusz ma ciężkie przejście za sobą. Także za przyczyną niektórych ludzi, którzy dziś przychylają się do grupy Aleksandra Kwaśniewskiego. Więc ponieważ to tak stało się, jak się stało, ja uważam, że mogło być inaczej, że lepiej by było, gdyby Aleksander Kwaśniewski, którego autorytet jest faktem, nie ma co negować, nie zgadzam się z tymi, którzy umniejszają pozycje, wpływy i popularność Aleksandra Kwaśniewskiego, także na lewicy. Ale mogłem sobie to wyobrazić w taki sposób, że Aleksander Kwaśniewski zwołuje konferencję sam i oświadcza, że podejmuje taką decyzję i zwraca się do wszystkich o rozmowy. Panie premierze, a pan w którym teraz jest miejscu? No bo oczywiście najprościej to pytanie zadać bliżej panu do Millera, a właśnie Miller chyba dzwoni, albo Kwaśniewski z pouczeniami. Przepraszam, nie włączyłem telefonu. No właśnie. Natomiast najprościej to pytanie można postawić tak, czy panu bliżej do Millera, czy do Kwaśniewskiego? A ja to trochę bardziej skomplikowany. A pan, bo to jest układ się nastąpił, są dwa ośrodki. Pan w którym miejscu się znajduje w tym układzie? Widzi pan cały czas ustawia sprawę na zasadzie bardzo... No tak ludzie to widzą. No ludzie tak to widzą i to jest złe widzenie. No odbierają to jako konflikt. Pan dlatego, to odbiera że jako to znaczy, proces że już, tworzenia, a ludzie widzą to jako konflikt. No dobrze, już ludzie widzą to jako konflikt i dlatego oczekują opowiadania się. Ja tego nie uważam za konflikt. Ja uważam, że idea Aleksandra Kwaśniewskiego nie jest zanegowana w SLD. To jest bardzo ważne podkreślenie. Natomiast Sojusz w wyniku różnych zaszłości, w tym osobistego, okropnie ostrego konfliktu między Leszkiem Millerem a Januszem Palikotem, Sojusz sprzeciwił się współdziałaniu z Palikotem jako partią lewicową, bo w Sojuszu jest dość silna opinia, że ruch Palikota nie jest partią lewicową. Jeżeli mówimy i od tego zaczynamy, że chodzi o budowanie frontu i potencjału lewicy i centrolewicy w Unii Europejskiej, no to tu rozgorzał spór, na ile Janusza Palikota ruch i on sam są trwale i przewidywalnie lewicowi. A jak pan tę kwestię widzi? Palikot mieści się w tym układzie, czy nie mieści? Moim zdaniem poza paroma sprawami, w których zachowywał się
ekstraordynaryjnie, no w takich jak głosowanie nad wiekiem emerytalnym czy innych, to oczywiście czego nie można mu uznać za wyraz lewicowości, to w dziedzinie obyczajowej to jest lewica. Dlatego, że zarówno w dziedzinie świeckości państwa, jak i antyklerykalizmu, jak i praw mniejszości, jak i praw kobiet, nie można Palikotowi i jego ruchowi odmówić, że to jest kanon wartości lewicowych. Ale oprócz tego sporu ideowego, czy tej debaty ideowej, Leszek Miller stawia jego stronnicy Palikotowi taki zarzut, znaczy wykluczający Palikota, nazwijmy to, odwołując się do przyzwoitości, standardów i tak dalej, że to człowiek, który się zachowuje w polityce nieprzyzwoicie, nieodpowiedzialnie, tak. Więc nie można z nim rozmawiać. Ja nie uznaję takiej reguły, że nie można z kimś rozmawiać w polityce. Znaczy, zawierać układów w tym sensie. Więc tu też nie o układ chodzi, tylko o rozszerzenie możliwości zdobywania mandatów. Natomiast bez wątpienia słuszne są te uwagi i mówiłem to także samemu Januszowi Palikotowi, że ta jego dynamika, werwa przekroczyła granicę zdziwienia. To już jest, było na pograniczu zgorszenia. Więc sam Janusz Palikot musi z tego wyciągać wnioski co do własnego stylu, bo to nie jest sprawa incydentalna na dziś, to jest sprawa pytań o to, jaki będzie w przyszłości ten styl Janusza Palikota i jego partii, bo wielu potencjalnych partnerów nie chce się łączyć z kimś, kto lada moment wyskoczy i wybuchnie i coś zniszczy, kogoś obrazi i rzutować to będzie na cały układ czy porozumienie, więc sprawa nie, jest trudna, jest SLD, w SLD obudził się właśnie, jak mówię, taki ruch męskiej obrony siebie przed zagrożeniami i powiem, że nawet te uwagi o Ryszardzie Kaliszu. No właśnie, ta sprawa jest stawiana niemalże już na mostrzu noża. Łącznie z tezami, że Kalisz może wylecieć z partii. No tak, tylko z partii się za konkretne rzeczy wylatuje. Na razie Ryszard Kalisz powiedział, że mu odpowiada idea Kwaśniewskiego. Więc to jeszcze nie jest powód, żeby usuwać kogoś z partii. Nie przechodzi do innej partii, co było, dawałoby oczywisty powód, że nie może być w dwóch partiach. No jest stanowisko sojuszu w postaci stanowiska zarządu krajowego, które Ryszard Kalisz znał i był przy tym, jak ono było uchwalane. Więc tutaj jest pewien problem pomiędzy emocją i przekonaniem nowym, rodzącym się do nowej sytuacji, a takim no, tradycyjnym rygorem partii politycznej, bo dziś słyszę hasła, jesteśmy zgraną drużyną i nikt nie może nas próbować rozbijać. Ja uważam, że to są wojownicze hasła, które pomagają budować kondycję ludzi w SLD, ale one nie pomagają szukać rozmów, a te rozmowy moim zdaniem nadal są potrzebne. Panie premierze, ja widzę, że chyba, znaczy są rysowane trzy warianty rozwoju wydarzeń na lewicy. Pierwszy tak, dwie osobne listy, które się biją między sobą, czyli kończy się jakąś krwawą jatką. Drugi wariant, o którym mówi Krzysztof Janik, że strony się teraz przytykają, ale koniec końców powstanie jedna lista, bo to jest takie pozycjonowanie się. Trzeci wariant, że będą dwie listy, ale się nie zabiją, no bo ordynacja do Parlamentu Europejskiego nie promuje jedności i dopiero po wyniku tych wyborów europejskich strony będą mogły się dogadać, bo będą wiedziały, jak są silne. Tak, drugi i trzeci wariant są całkiem możliwe. Czyli Janika i te pokojowe warianty. Dlatego, że w końcu polityka to jest dogadywanie poglądów, uściślenie stanowisk, to jest osiąganie kompromisu, więc dlaczego tu miałoby być inaczej? I ja uważam, że jak się chce i ma się wolę i cel jest nadrzędny, to naprawdę można w wyniku rozmów dochodzić do ustaleń. To jest możliwe. I ja wcale nie wykluczam tego, że się SLD z Aleksandrem Kwaśniewskim dogadają. Nawet mi się wydaje, że nie byłoby źle, jakby się odbyła Rada Krajowa SLD z zaproszonym Aleksandrem Kwaśniewskim, gdzie mógłby właśnie podjąć spór i dyskusję o swojej inicjatywie. I trzeci wariant, który rzeczywiście trzeba wziąć pod uwagę, bo on wybory do Parlamentu Europejskiego nie premiują jedności. W związku z tym nie ma ekstra renty i premii za to, że się ktoś zjednoczył i poszedł wspólnym frontem.
to gdzieś może dawać efekty, ale w swojej istocie takiej premii nie ma. W związku z tym mogą być dwie listy, wyobrażam sobie to, że będą dwie listy. Leszek Miller nawet mówi trzy listy. A kto trzeci? No wymienił tak, że mogą być dwie, a nawet trzy listy, bo to nie godzi wtedy w potencjalny efekt tych wyborów. Jedna i druga mogą swój uzysk mieć i w związku z tym i drugi i trzeci wariant, który pan wymienił, mogą wchodzić w rachubę. Ja uważam, że musi to być poprzedzone rozmowami, bo takie dyskutowanie poprzez kamery czy mikrofony mediów to prowadzi na ogół do zaognienia, bo ktoś czegoś nie dopowie, ktoś coś inaczej zrozumie. Jak to wcipie o partyzantach i Niemcach, Gajowy, czyli Donald Tusk i pogoni całe towarzystwo Borysa Kwaśniewskiego, może być dla niego zagrożeniem. Problem w tym, że nie ma tu Gajowego. No Tusk będzie Gajowym. A no Tuskowi, co Tusk może pogonić lewicę, on się nie powinien bać. No to mówię właśnie, że wyciągnie kwity. No, gdyby tak posądzać premiera o takie skłonności, to może rzeczywiście, ale ja go nie posądzam o takie skrajne metody. No źli ludzie powtarzają, ja tak za złymi ludźmi. Dokładnie. Kończymy. Dziękuję. Józef Oleksy był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie premierze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze dokładnie 8:54.